połowie lutego Marta Paszkin z Rolnik szuka żony po raz trzeci zostanie mamą. Kobieta pochwaliła się na Instagramie sesją ciążową. Uwagę zwraca fakt, że zapozowała do zdjęć wraz ze szkockimi krowami. Marta i Paweł to jedna z najbardziej znanych par z programu Rolnik szuka żony. Paweł jest farmerem hodującym szkockie krowy, które nazywa pieszczotliwie Baśkami. Ona z wykształcenia jest germanistką, ale odkąd zyskała popularność dzięki telewizji, stała się instagramową influencerką. Doczekała się ponad 120 tysięcy obserwatorów. Marta Paszkin, idąc do programu, już była mamą kilkuletniej wówczas Stefanii. Od początku podkreślała, że nie jest samotnym rodzicem, bo dziewczynka ma tatę, który wypełnia swój rodzicielski obowiązek. Stefania jednak na co dzień mieszka z mamą, Pawłem i swoim braciszkiem, Adasiem. Wkrótce na świat przyjdzie kolejne dziecko pary. W jednym z ostatnich wpisów na Instagramie Paszkin opublikowała swoją sesję ciążową. Wraz z kobietą do zdjęć pozowały także krowy, jako żona farmera musiałam mieć zdjęcia z Highland Cattle. Część tych krówek też akurat jest w ciąży, więc zrobiłyśmy sobie wspólną pamiątkę tego wyjątkowego okresu. O ile w poprzednich ciążach nie miałam typowych sesji brzuszkowych, o tyle teraz miałam je dwie. Pamiętajcie zdjęcia z tej sensualnej, co do której mój mąż na początku był sceptyczny? Powodów, poza lekką dozą narcyzmu, jest kilka. Czytamy, to moja ostatnia ciąża i obydwie te sesje wylicytowałam charytatywnie. Fotografki całe honorarium przekazały na rzecz dziewczynki, która zbierała na operację siatkówczaka w USA. Aktualnie na stronie charytatywni.allegro.pl jest wystawionych dużo podobnych licytacji, ze względu na trwającą wojnę. Wygrywając je, dokładacie cegiełkę do czynienia dobra i macie piękne fotki.